uczestnicy, którzy przyjechali na studia do Francji. No i to spowodowało, że kiedy oni... Jedna sobie wyszła z kadru, no. Zaraz powróci. Tak jest. Jedna poszła, druga wyszła. Tak to wygląda. Witajcie. Dzisiaj króciutki taki filmik. Prezentacja takiej skrzynki odkładowej na bramkę warszawską poszerzaną. Tak to wygląda. Kolega tu u mnie zamówił taki sprzęcior. Zaraz przyniosę resztę. Do tego jest taka komora pokarmowa. I zaraz pójdę po daszek. Chcę wam pokazać. Fajna bardzo konstrukcja, bo taka solidna, bardzo no, porządnie zrobiona, deseczka 3 cm. Tutaj jeszcze na rogach obicie od dołu. Oczywiście wentylacja, siatka aluminium, tutaj płyta wodoodporna. Przywalona praktycznie na stałe. Tutaj 5 ramek warszawskich poszerzanych wchodzi i rodziny tak dobrze zimują, są na tyle silne, że one same usuwają bardzo szybko ten osyp zimowy i nie zachodzi tu potrzeba jakiegoś tam niesamowitego czyszczenia. Także to są w ogóle skrzynki do zimowania pszczół, no nie tylko po prostu tworzenia odkładów na bieżąco w trakcie sezonu i potem to przerzucamy gdzieś tam do większego ula, czy tylko jako transport. To jest praktycznie taki wielozadaniowy ul, którym można zimować pszczoły, nie? Tylko mały do innych zadań, nie jest to do produkcji miodu. No i to wygląda w ten sposób. Tutaj jest taka komora właśnie. Może na tym będzie łatwiej. Tutaj na tym jest taka powałeczka. Ciach. O, ona będzie tu gdzieś w tym miejscu, jak dojdą ramki. I na to sobie kładziemy takie coś, słoiczek do karmienia, duży jakiś taki i daszoczek i wszystko. A w zimie to zabieramy, dajemy sobie tutaj jakąś poduchę i cyk. Także 20 takich skrzyneczek tutaj powstało, dwie dla próby styrodurowe, zobaczymy jak się sprawdzą. No jest to wtedy lżejsze, a tutaj no jest to, jest to ciężkie, ale ma to tą zaletę, że w zimie byle jakiś tam wiaterek tego nie przewali. Naprawdę super solidne. No koszt to wiadomo, że jak coś solidnego, dobrego to musi kosztować, także około 180-200 zł cały ten zestaw niestety musi kosztować. Nie ma wyjścia. No. Jest tu dużo materiałów, ale porządnych. Pracy też troszkę jest tutaj włożonej, więc no wiadomo. Ale samemu można sobie to na wzór pokazuje. Naprawdę to jest sprawdzona technika, to nie jest mój wymysł, to właśnie kolega robi. No ja nie mam warszawskiej poszerzanej, także kolega właśnie takie stosuje tutaj już od jakiegoś czasu i mu się bardzo sprawdzają. Może tak trochę bardziej z bliska, jakieś szczegóły. Wcięcie dość głębokie, żeby się właśnie ta powałka zmieściła i ramki, wysokość ramki i tym podobne. Wylotek pełna klasyka. No, obicie deseczka 2,5. Tutaj 3 chyba i pół. To wszystko klej, zszywki i poszło. No, już prawie załadowane i zaraz będziemy jechać. Tylko. Aha,
Dobra, już spakowane. Zabieram twoje switch. W jedną stronę poszły ule, a w drugą stronę słoiczki już przyjechały. No niestety. Nie ma żartów, ale powiem wam tak, jakie się interesy na pszczelarzach robi. Jak się weźmie z hurtowni słoiczki, to wychodzi 70 groszy, 70 tam parę groszy z nakrętką, a jak się weźmie ze sklepu, to 40 zł, no nie, z nakrętką pszczelarską. Także takie proste się robi na interesy na pszczelarzach. 1000 słoiczków przyjechało i jest fajnie. Cześć, na dzisiaj wszystko, pa, pa.